Szanowni Państwo, drodzy rodacy w kraju i za granicą, zbliżają się święta wielkanocne, czas odrodzenia i nowego początku, zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią, nadziei nad lękiem. Czas szczególnej życzliwości i dzielenia się dobrymi myślami. W tym roku Polska Wielkanoc będzie inna. Zabraknie tłumów wiernych na nabożeństwach w kościołach, zabraknie zwyczajowych odwiedzin, spotkań i świątecznych wyjazdów. Tym ważniejsze będą życzenia przekazane zdalnie wszystkim naszym bliskim, krewnym i przyjaciołom, ale też osobom starszym, samotnym i potrzebującym. Pamiętajmy o nich, bo jedność i solidarność to nasze największe źródła nadziei i siły, dzięki której zawsze pokonywaliśmy wszelkie przeciwności. Na ile to będzie możliwe, zachowajmy piękne polskie tradycje wielkanocne. Niech dzięki nim zagości w naszych domach uroczysta atmosfera świąt. Drodzy Państwo, składamy najserdeczniejsze życzenia prawdziwym bohaterom tych dni. Pracownikom służby zdrowia, funkcjonariuszom służb mundurowych, żołnierzom, harcerzom i wolontariuszom oraz wszystkim, dzięki którym państwo polskie realizuje swoje zadania. Nasze najlepsze życzenia kierujemy do pracowników sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, do pracowników aptek, urzędów pocztowych oraz firm, które świadczą usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe i kurierskie. Słowem, do tych, którzy ofiarnie wypełniają swoje codzienne obowiązki i pomagają Polakom przetrwać ten trudny czas. Wszystkim naszym rodakom życzymy, aby te święta były spokojne, pełne wzajemnej serdeczności, nadziei i pokoju. Niech te dni upłyną Państwo zdrowo i bezpiecznie. Niech w trudnym dla nas wszystkich czasie przyniosą prawdziwe wytchnienie i pokrzepienie. Życzymy błogosławionych, dobrych świąt.